Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Rzadko zdarza mi się, kiedy wychodzę na zewnątrz w habicie, nie usłyszeć jakiegoś obelżywego określenia pod swoim adresem. A że w habicie chodzę naprawdę często, to mam już całą kolekcję bardzo różnych, wulgarnych określeń, które padły pod moim adresem z ust zupełnie mi nieznanych ludzi. No i rozwiązania możliwe są dwa. Albo zostawić habit w domu, wtopić się w tłum i mieć przysłowiowy, święty spokój, albo być wśród ludzi, wrzucić sobie te wspomniane przed chwilą wyżej zachowania w tak zwane koszta i nadać im pewną intencję choćby wynagradzającą za moje własne grzechy. Tak, drodzy, bo jestem grzesznikiem. Każdy ksiądz jest grzesznikiem. Myślę, że nic odkrywczego w tym, co dzisiaj mówię, ale wydaje mi się, że kiedy słyszymy dzisiejszą Ewangelię, to bardzo łatwo jest skojarzyć współczesnych duchownych z faryzeuszami czy uczonymi w piśmie opisywanymi przez Ewangelistę. Myślę sobie, że każdy z was ma jakiegoś dyżurnego księdza w rękawie, o którego złych, bardzo często również publicznych uczynkach mógłby pogadać, porozmawiać, podyskutować i wiemy doskonale, że częstokroć całkiem chętnie to robimy. A jednak Jezus mówi dziś, słuchajcie ich, ale uczynków ich nie naśladujcie. I tu, myślę sobie, rodzi się pierwsza trudność, no bo jak oni śmią nas pouczać? Sami tacy niedoskonali? Drodzy, ale zauważcie, że żaden ksiądz, kiedy staje na ambonie, kiedy głosi, nie głosi w swoje imię, nie głosi swojej własnej mądrości, nie mówi żyjcie tak, bo ja to wymyśliłem i to jest genialny pomysł i uważam, że wszyscy powinniście tak żyć. Nie, my wszyscy głosimy Ewangelię Jezusa. My głosimy Jego prawdę, mówiąc żyjcie tak, bo On tak powiedział, bo On tak wymyślił. Powtórę. Każdy z nas, duszpasterzy, jestem o tym głęboko przekonany, ma taką świadomość tego, że jesteśmy pierwszymi słuchaczami Ewangelii, że żyjemy dokładnie według takiej samej Ewangelii jak wszyscy inni. Podlegamy dokładnie temu samemu prawu, chociaż trzeba powiedzieć to szczerze, że czasem zupełnie nie potrafimy nim w codzienności żyć. Nie potrafimy jakoś skoordynować naszego życia i wskazań Ewangelii. I chociaż z całą pewnością naszych słuchaczy może to zniechęcać, to jednak nigdy, absolutnie nigdy nie może wpłynąć na wiarygodność Ewangelii. Myślę sobie, że my jako duchowni nie będziemy mieli lekko na sądzie ostatecznym. Wszak komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Dlatego z całą pokorą, na jaką mnie stać, chcę was dzisiaj prosić o modlitwę za nas. Daleki jestem od stwierdzeń, takich macie księży, jak się za nich modlicie. Nie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje działanie, za swoje postępowanie. Ale
Intencja, którą chcę Wam dzisiaj w sposób szczególny powierzyć, to taka umiejętność przyjęcia przez nas, duchownych, tego upokorzenia, które dziś przeżywa Kościół. My sami jesteśmy upokorzeni poprzez złe uczynki naszych braci, kapłanów. Być może to jest jedyna droga, którą wybrał Pan dla Kościoła. Tę drogę zapowiadał już w 1969 roku ksiądz Ratzinger, późniejszy kardynał i papież Benedykt XVI, kiedy mówił o tym, że Kościół zostanie ogołocony, Kościół straci swoje wpływy, straci swoje dobra materialne, Kościół wróci do etapu małej trzutki, ale paradoksalnie, właśnie wtedy, kiedy będzie odarty ze swojego znaczenia, będzie ponownie odkrywany przez zagubiony świat. Właśnie w tym kontekście na nowo zabłyśnie wiarygodność Ewangelii. Obyśmy wszyscy potrafili dawać o niej świadectwo w nieustannie oczyszczanym przez Pana Kościele, znosząc siebie nawzajem i przebaczając sobie nieustannie. My, słuchacze Ewangelii.